Cześć, witam Was. Moi drodzy, każdy, kto się choć trochę polityką interesuje, wie doskonale, że polityka międzynarodowa, działania danego państwa na rzecz czy przeciw drugiemu państwu, to jest etap wieloletni, długotrwały. To nie jest tak, że to jest z miesiąca na miesiąc czy z dnia na dzień. To jest wiele, wiele lat działań danego kraju, danego wywiadu, żeby obsadzić swoich ludzi w danym kraju. I powiem wam, że największym sukcesem Rosji, jeśli chodzi o Polskę, to jest właśnie PiS. A dlaczego, wam tutaj pokrótce przedstawię. Mojego gadania będzie dzisiaj mało w sumie, ale dość sporo mam materiału filmowego, który chcę wam dzisiaj przedstawić. A wnioski wyciągniecie jak zawsze sami. I może zacznę od tego, jak Rosjanie zostali Polakami. I zacznę od oczywiście naszego słońca narodu Jarosława. Kim tak naprawdę jest nasz prezes, nasze słoneczko, nasz zbawiciel? Po co konkretnie spotykał się Kaczyński z tym pierwszym sekretarzem w ambasadzie rosyjskiej, który wiadomo, że ten pierwszy sekretarz to zwykle jest właśnie szpiegiem? No, w przypadku Wasina to było oczywiste, zresztą liczne źródła fińskie i szwedzkie, bo cała Skandynawia jakby stanowiła teren łowiecki Wasina, to potwierdzają. Łącznie z ekspertami szwedzkich służb specjalnych i z fińskimi dziennikarzami. Wasin był znakomitym szpiegiem. Dla polityka to jest jednak ryzykowne. Żeby się spotykać z Kaczyński osobą. I Kaczyński do tego jeszcze pił z nim alkohol, fraternizował się, bratał, dał się fotografować, filmować, nagrywać, no musiał się domyślać, że jest nagrywany, czyli jakby dostarczył Moskwie materiałów kompromitujących na siebie. Czy on był aż tak nieodpowiedzialny? Czy... Nie, on zawsze był sprytny. On zawsze był sprytny, a i wcześniej jego stosunki... Czy po prostu myślał, że jakieś informacje wyciągnie od tego szpiega, tak? On tak twierdzi. Natomiast twierdzi, że wyciągnął od tego szpiega ważną informację, że w Rosji w 1991 roku szykuje się pucz Janajewa. Ale nie podzielił się tą informacją ani z Lechem Wałęsą, ani z polskim kontrwywiadem. Najbardziej kompromitujące jest to, że Kaczyński w 2016 roku powiedział, że wyspowiadał się z tych spotkań polskiemu kontrwywiadowi w sobie jego najwyższego szefa, Andrzeja Milczanowskiego. Twierdził, że pod koniec 90 roku zerwał z Wasinem i o wszystkim opowiedział Milczanowskiemu, który był wtedy szefem Urzędu Ochrony Państwa. Ale Andrzej Milczanowski stanowczo i kategorycznie zaprzecza. Mówi, że Kaczyński o niczym takim mu nigdy nie powiedział. No właśnie tobie się udało dotrzeć do ciekawych źródeł, które opowiadają o tej historii znajomości Kaczyńskiego z rosyjskim szpiegiem, bo sam Kaczyński odpalił te informacje w swojej książce, nie wyjaśniając do końca tak naprawdę, dlaczego on się z tym szpiegiem spotykał, a tak jak ty w swojej książce udowadniasz, to te tłumaczenia Kaczyńskiego, że chodziło o przygotowanie wizyty Wałęsy w Moskwie, się w ogóle nie pokrywają z terminami, w których Kaczyński... Więc tak, mówiłem, moi drodzy, zacznę od naszego słońca narodu. Rodzina Załuga. Nasz prezesunio Jaruś Kaczyński lubi pozować na prawdziwego Polaka. Jego media i poddani z partii przedstawiają go jako takiego żoliborskiego inteligenta. A jak jest naprawdę? No, moi drodzy, okazuje się, że ta żoliborska, czy szerzej mówiąc warszawska historia rodziny Kaczyńskiego sięga jednak tylko dwóch pokoleń wstecz. Reszta jest no, sprytnie przemilczana, delikatnie mówiąc. Pradziadkowie braci pochodzili z Kresów, z Odesy i Galicji. Mówili raczej po rosyjsku niż po polsku. Dziadek Jadwigi, po mieczu, że tak powiem, był rosyjskim pułkownikiem. Wedle rodzinnej legendy, w nieznanych okolicznościach, został polskim generałem. Przypadek, prawda?
Jak twierdzi sam Kaczyński, zginął w zawierusze rewolucji październikowej, ale już w polskiej formacji, być może na Syberii. No. Także dziadek ojca po mieczu był oficerem carskiej armii zasłużonym w wojnie turecko-rosyjskiej. Wiadomo o nim tylko, że miał majątek w okolicach Łomży i tam ożenił się z miejscową dziewczyną. Podobnie wyglądała sytuacja w kolejnym pokoleniu dziadków naszego Jarosława. W tym pokoleniu wszyscy kończyli rosyjskie szkoły. Rodzina babki ze strony ojca Franciszki miała spory majątek pod Odessą. Ona do Polski przyjechała po ślubie z Aleksandrem Kaczyńskim, wysoko postawionym urzędnikiem kolejowym. Najpierw osiedlili się w Grajewie pod pruską granicą, potem urodził się właśnie ojciec braci Rajmund. W 1927 roku rodzina przeniosła się na tereny obecnej Białorusi. Aleksander dostał tam posadę naczelnika ekspedycji węzła kolejowego. Franciszka zajęła się obrotem nieruchomości. Kaczyńscy na Żoliborz trafili za sprawą Aleksandra Jasiewicza, ojca matki prezesa PiS. Matka Kaczyńskich przyznała, że był socjalistą. To tak w wielkim skrócie ta historyjka, ale tak jak powiedziałem, jak głębiej poszukać, to można naprawdę bardzo, bardzo ciekawe wiadomości znaleźć na temat Kaczyńskiego, ale nie tylko. Skrajnie niebezpieczny człowiek, który na każdym kroku podejmuje działania korzystne dla Kremla i niekorzystne dla Polski. To jest człowiek, który robi wszystko, żeby Polskę upodobnić do reżimu Władimira Putina. Czasem posługuje się retoryką antyrosyjską, czasem nie. Przede wszystkim posługuje się retoryką antyzachodnią. I robi wszystko, żeby rozbić Unię Europejską zgodnie z interesem Rosji. To jest człowiek bardzo przemyślny, który skutecznie tworzy mity na swój temat. Różne mity, które przybiera różne maski w zależności od tego, czy ma do czynienia ze swoimi zwolennikami czy wrogami. Tworzy również mity na przykład niekorzystne na swój temat, niekorzystne, takie, które wyglądają niekorzystnie, a tak naprawdę są dla niego korzystne. On się przedstawia swoim zwolennikom jako o geniusz i człowiek kryształowy, mąż stanu, który żyje tylko dla Polski i dla polskiego narodu. Co jest oczywiście nieprawdą, bo to jest szkodnik i jest też przesadą, bo to jest człowiek bardzo sprytny, ale to nie jest geniusz wyjątkowy. No, większość jego pomysłów jest i ogromna większość jego pomysłów jest po prostu skopiowana z putinowskiej Rosji. On sam tego nie wymyślił. Natomiast swoim przeciwnikom on się przedstawia jako szaleniec, idiota, starszy pan, który nie zna świata, nie rozumie biznesu na przykład. I to jest oczywiście nieprawda. To jest człowiek, który jest szarą eminencją licznych, szemranych fundacji, spółek. Zajmował się przez całe dziesięciolecia. I te fundacje, te spółki obracały i obracają wielomilionowymi kwotami. To jest człowiek bardzo skuteczny. No, wygrał 6 ostatnich wyborów. Moi drodzy, pisowcy wręcz uwielbiają i wręcz, nie wiem, z częstotliwością maniaka powtarzają, że Tusk to Niemiec, działa na rzecz Niemiec. I że bratał się z Putinem i tak dalej, ale przyjrzeć się bliżej działaniom PiS-u, tym co
mówią, z jaką zaciekłością atakują Zachód, a no, praktycznie nie krytykują Rosji. Jeśli już, to tam tak tylko pod publiczkę. Same te spotkania na przykład Morawieckiego z proputinowskimi pacynkami w przeddzień na inwazję na Ukrainę Putina, kupowanie, krzyczenie, że embargo, że Europa bierze od Putina, jak się okazało, gdy Europa wprowadziła embargo na ropę, na węgiel, pisowcy dalej brali od Putina. Innymi drogami, ale brali. Gaz ziemny brali do zeszłego roku. Także ja nie będę tutaj się długo rozwodził. Wrzucę wam taki miks filmików właśnie, żebyście sami ocenili to, kto tu jest bardziej proputinowski, kto działa tak naprawdę na rzecz Rosji. To jest taki swoisty reset. Oni też zrobili reset, że PO, Tusk, proputinowskie. No, ja nie mam takich możliwości jak pisowska szczujnia, jak funkcjonariusz Rachoń, a co do Rachonia to jeszcze się odniosę w parę słowach. Ale w miarę moich skromnych możliwości, to co udało mi się znaleźć na ten temat, myślę, że to jest dość ciekawy materiał i warty obejrzenia. Bo oni mają do dyspozycji właściwie dwa zdjęcia. Zdjęcia wykonane w okolicznościach oficjalnych. Kiedy Tusk reprezentował państwo polskie, wtedy jeszcze staraliśmy się utrzymywać w miarę normalne stosunki z Rosją, łudziliśmy się, podobnie jak cały Zachód lub niemal cały Zachód, że to jest możliwe. I w tym, że Tusk się spotkał z Putinem na molo, trudno się doszukiwać czegoś szczególnie nagannego. Tak samo jak tego, że się z nim spotkał w Smoleńsku i w tych bardzo dramatycznych okolicznościach starał się uspokoić sytuację. Naprzeciwko tych dwóch zdjęć mamy gigantyczną ilość faktów. To jest już nie wiem, która moja książka na temat rosyjskich związków PiS, może ósma. To są fakty i jak widać na dole przypisy, źródła. To jest niekończąca się liczba resetów z Rosją, które PiS zrobił. Bo przecież to, co zrobił Jasiński, to był reset. To, co zrobił Tchórzewski, to był reset. To, co zrobił Waszczykowski, to był reset. Można wyliczać to, co zrobił teraz Obajtek, oddając rafinerię w Gdańsku arabskim, saudyjskim sojusznikom Putina, oddając stacje benzynowe Lotosu węgierskim sojusznikom Putina. Tu warto dodać, że Obajtek, zanim trafił do Orlenu, jako wspólnik w firmie ERG Bieruń, też prowadził biznesy z Rosją. To jest rosyjskie związki Obajtka, to też jest wieloletnia historia. Także moi drodzy, dla mnie PiS to jest taka przystawka, przybudówka putinowskiej Rosji. Zresztą swoimi działaniami wiele razy pokazali, że bardziej im właśnie do mentalności putinowskiej Rosji niż do zachodniej Europy. I bardzo by im pasowało, gdyby Polska wyszła z Unii, gdyby była pod butem dyktatorom Kaczyńskiego. Wtedy oni by nie mieli żadnych hamulców, żadnego nadzoru i wtedy by twardo nas za mordę trzymali. Na szczęście ludzie zdecydowali inaczej, pogonili ten rząd, oni się jeszcze pazurami tego koryta trzymają, ale to już jest, można powiedzieć, ich agonia. Kończąc moją gadkę i zapraszając na ten materiał, który zebrałem, takich miks kilku krótkich filmików, które no, powinny wam dać do myślenia. Ale kończąc, mam też materiał o funkcjonariuszu Rachoniu.
funkcjonariusz Rachoń tropił rosyjskie powiązania. Jak się okazuje, sam ma niezłe rosyjskie powiązania i ten materiał jest dość długi, bo trwa bodajże ponad godzinę czy półtorej godziny. Dlatego go dzisiaj nie wrzucę. Postaram się go wrzucić jutro, najdalej w sobotę, ale postaram się w tym tygodniu jeszcze wrzucić. To będzie takie uzupełnienie tego dzisiejszego materiału. Jest naprawdę bardzo ciekawy ten materiał. Jest też materiał redaktora Piątka i powiem wam, że no w życiu bym nie pomyślał, że coś takiego może mieć miejsce. Zresztą nie tylko, powiem wam, nie tylko funkcjonariusz Rachoń, no funkcjonariusz Kłaczek, zapomniałem nazwiska, przepraszam. Też, no, można powiedzieć, jaki ojciec, taki syn. Zresztą, zobaczcie. To nie jest jedyna rzecz, która ich łączy. Ojciec Kłeczek, Kłeczek senior, wspomaga Kłeczka juniora i dzięki wsparciu ojca i jego biznesowych kolegów Kłeczek może uprawiać nienawistną propagandę dla PiS, dla TVP i nie jest obojętne to, że sponsorem tej propagandy jest ktoś, kto w 89 roku jeszcze, kiedy komunizm upadał, tak bardzo wierzył w komunizm albo w jego siłę, że chciał dla komunistycznego reżimu szpiegować wojska krajów demokratycznych. To jest nieobojętne. Poza tym, nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby chodziło tutaj tylko o związek rodziny, to i tak sprawa mogłaby mieć znaczenie, bo Kłeczek jest wyjątkowo zajadłym propagandzistą, wyjątkowo zajadłym hejterem i rodzi się pytanie, jakie są jego motywacje, które pchają go do takiego działania, do działania tak gorliwego, że zostawia za sobą nawet ludzi takich jak Rachoń czy Wybranowski. Propagandzistów, którzy niemal przed niczym się nie cofną. No, także wystarczy połączyć kropeczki, ale jeszcze parę kropeczek wam właśnie wrzucę na koniec, obejrzyjcie sobie, wyciągnijcie sami wnioski, no jedni wyciągną takie, drudzy inne. Dla mnie jest oczywiste, że pisowcy, no to jest po prostu ramię Putina, to jest zainstalowana służba putinowska w naszym kraju. Jeśli ktoś się nie zgadza, no zresztą piszcie, jak zawsze piszcie, wyrażajcie swoje opinie na ten temat. Ja jak zawsze przedstawiam tutaj tylko i wyłącznie mój pogląd na tą sprawę. Także ja kończę moje gadanie. Zapraszam was na, no, taką można powiedzieć, drugą część o towarzyszu Rachoniu, funkcjonariuszu towarzyszu Rachoniu, która, zapewniam was, jest bardzo ciekawa. No oczywiście w niedzielę na kolejnego vloga na drugim kanale. A dzisiaj wam już bardzo dziękuję i do zobaczenia jak zawsze przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. To są rozwiązania skopiowane z putinowskiej Rosji, nie z obecnej putinowskiej Rosji, bo na taki etap, jakby to powiedzieć, do takiego autorytaryzmu i totalitaryzmu nie udało się Kaczyńskiemu Polski zepchnąć, ale z wczesnego i średniego etapu kariery Putina jako dyktatora. To są te same rozwiązania. Kaczyński szedł tymi samymi drogami, tak jak Rosjanie, zaczął od demontażu Trybunału Konstytucyjnego, też wstawiał to, tak jak Putin też poddawał Trybunał Konstytucyjny wpływom służb specjalnych. Też zastosowano nagonkę w mediach społecznościowych sterowaną przez służby po to, żeby zastraszać sędziów. Bo w Rosji robiono to samo, żeby wykastrować rosyjski wymiar sprawiedliwości. Też przejęto media i zrobiono z nich obrzydliwą tubę propagandową. Też rozpętano
kampanię nienawiści do LGBT i w Polsce robiono to dokładnie tak samo jak w Rosji. W Rosji był taki putinowski deputowany do Dumy Aleksandr Czujew, który zaczął sobie jeździć po Rosji po 2006 roku i przekonywał poszczególne gminy, miasta, obwody, żeby się ogłaszały strefami wolnymi od propagandy homoseksualizmu. A w Polsce jest taki poseł PiS z Pomorza, Kazimierz Smoliński, który zaczął robić to samo. Zaczął jeździć po poszczególnych gminach, miastach i przekonywać je, żeby ogłaszały się strefami wolnymi od promocji homoseksualizmu. Tam była propaganda, tu była promocja. No to nie do końca wyszło, bo te gminy zaczęły się wycofywać, bo okazało się, że finansowo to się po prostu nie opłaca. Bo jesteśmy w Unii Europejskiej i gminy, z którymi one współpracowały, gminy europejskie, przestały je wspierać. W Rosji tego czynnika nie było i dlatego w Rosji to się znakomicie udało. W obu przypadkach chodziło o to samo. Żeby stworzyć pozór, że wielka nagonka na gejów zaczyna się oddolnie, że to głos ludu prosi tyrana, aby uwolnił biednych ludzi od tych straszliwych gejów demoralizujących dzieci. I tak się składa, że poseł Smoliński też ma liczne powiązania biznesowe z Rosją, które wielokrotnie opisywał. A nic, nie ma już hamulców, nie ma niczego, tak? Nie ma. Problem jest taki, że to tylko można rozpatrywać w dwóch kategoriach, znaczy dwutorowo. Albo głupota i niewiedza, no albo jednak jakaś... strach. No ja bym jeszcze poszedł w to, że agenturalność. Dlatego, że minister Macierewicz rozłożył armię polską w 2 lata. Przypominam, że zaczął od tego, że siłą, szturmem zdobył siedzibę wywiadu NATO, czym podkopał absolutnie wiarygodność polskiej armii. W krótkim czasie odeszła elita armii, która była w Afganistanie, w Iraku, wyszkolona w amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich szkołach. To w ogóle nieprawda, że w moskiewskich, chociaż ja tutaj bym z tym też polemizował, czy to akurat jest taka straszna strata. Natomiast w 2 lata zostało to spacyfikowane. Karakale i wszystkie bójdy, które się tam dzieją, to się działo w przestrzeni publicznej. Wojsko zostało sprowadzone do tego, że parasol nad Misiewiczem został trzymany, parasol w sensie dosłownym, parasolki czy parasola, nie pamiętam. Czyli kto ten mundur... To był parasol, bo duży. Parasol, tak. Mhm. Kto ten mundur hańbił? No to zadajmy sobie to proste pytanie. I teraz przychodzi minister Błaszczak, który, też Państwu przypomnę, bo może nie pamiętacie, bał się wejść do gabinetu byłego ministra obrony, bo on tam siedział i się nie dał stamtąd wyrzucić. I teraz minister Błaszczak, który się stylizuje na... no chyba na Żeleńskiego, z tego co widziałem w tych stoi na tle płotu, na tle jakiegoś sprzętu wojskowego, zawsze stoją z tyłu jacyś specjalsi i on opowiada jakieś bajki, odtajniając dokumenty. I ja się zastanawiam, czy to nie jest odwrotna sytuacja, czyli coś zostało przekazane na przykład Rosji, a teraz można to zwalić, no to bo kampania wyborcza, to ja nie wiedziałem, albo no, to głupie tłumaczenie, ale trochę tak jakby uwiarygodniamy coś, co przepłynęło. I to dołącza to, co się dzieje, to, co robi minister Błaszczak z tym odtajnieniem, to jest już tak ściana, to dalej już nic nie ma. W zasadzie mogliby się tylko ewakuować jeszcze na Białoruś, czy dalej gdzieś, tak jak pani minister z Austrii dostała willę pod Moskwą. Nie chcę rzucać tu jakichś oskarżeń, natomiast no, zastanawiam się, no bo skoro państwo działa w ten sposób, że nikt za nic nie odpowiada, albo większość ludzi, którzy się czymś zajmują w sensie zarządzania, a to jest wizerunek, to jest to co widać i marketing polityczny, nie zna się na tym. No to ja się boję, dlatego że skoro ministrem obrony jest człowiek, który oskarża generałów o swoje zaniechania, rakieta, tak, helikoptery nad Białowieżą i łatwo rzucić oskarżenia, no to teraz pytanie jest takie, jak żołnierze mają się zachowywać w takiej sytuacji, kiedy zwierzchnik ich nie broni, chyba się na tym nie zna rzeczywiście, co robi, patrzy, żeby się przypodobać najwyższemu kanclerzowi. Tylko że to jest 8 lat.
My zapominamy, że 8 lat to jest bardzo duży szmat czasu i każda władza się zużywa przez 8 lat. I teraz wychodzą wszystkie te rzeczy, które były kiedyś rozproszone. One zaczynają się skupiać jak w soczewce. Policja, wojsko, sprawy zagraniczne, handel, zboże, rolnicy. No mogę wymieniać do końca programu. Mhm. I w pewnym momencie jest tak zwane neurotyczne bingo i to wywala, przepraszam za kolokwializm. Nie da się sterować państwem 36-milionowym ręcznie. Ale pytanie brzmi, czy można zatem ryzykować w tym kontekście twierdzenia, że Polską urządzi rosyjska agentura? Czy to jest... Ja to mówię otwarcie. Aha, tak, od pewnego czasu. Po tym, jak napisałem pierwszą część książki o Jarosławie Kaczyńskim, Kaczyński i jego pajęczyna, to nie mam już wątpliwości. Nie mam wątpliwości, że Jarosław Kaczyński jest... politycznym agentem Kremla. Tutaj oczywiście eksperci... Świadomym, on jest bardzo świadomy tego, co robi. On przecież to jest człowiek, który w latach 89-90 regularnie spotykał się z głównym szpiegiem Kremla w Polsce, z głównym wywiadowcą KGB Anatolijem Wasinem. Wiedział, że Wasin, wiedział, kim jest Wasin, przyznaje, że Wasin był kimś bardzo ważnym w ambasadzie, sam ambasador się go bał. Tak. Musiał wiedzieć, że Wasin jest z KGB i pił z nim alkohol, rozmawiał o wielkiej polityce, o finlandyzacji Polski, czyli o tym, jak to by Polska mogła istnieć w ramach Imperium Kremla, ale wewnętrznie rządzić się własnymi prawami i obyczajami. No to jest wizja, którą dzisiaj Kaczyński realizuje. Najbardziej tutaj, co tu najbardziej obciąża Kaczyńskiego? Po pierwsze to, że on w tej sprawie kłamie, bo on twierdzi, że wyspowiadał się z tych spotkań polskiemu kontrwywiadowi Milczanowskiemu, Andrzeja Milczanowskiego, kiedy już dopiero po tym, jak zakończył te spotkania. Milczanowski kategorycznie zaprzecza, że Kaczyński nigdy mu się do niczego takiego nie przyznał. A po drugie, Kaczyński przychodził do mieszkania Wasina, do mieszkania, które szpieg miał w Warszawie. Musiał wiedzieć, że tam będzie nagrany, sfilmowany, sfotografowany i że Rosjanie stworzą sobie taką pokaźny stos materiałów kompromitujących. No, gdyby wypłynęły zdjęcia Kaczyńskiego pijącego wódkę z głównym rosyjskim szpiegiem w latach 90. na przykład, gdyby wypłynęły, Kaczyński byłby skończony. Zresztą i później byłby to straszny cios dla jego... Dlaczego się zdecydował? Świadomy, że będzie nagrywany, że kompromaty będą gromadzone. Dlaczego decydował się w dalszym ciągu na chodzenie do Wasina i na liczne z nim kontakty, długotrwałe rozmowy, wódka i tak dalej? To był posag, który wniósł Rosjanom w ten układ. Powiedział, przychodząc do Wasina i dając się tam nagrywać, bardzo jasno dawał Rosjanom do zrozumienia, macie mnie, macie na mnie haki, więc możecie być pewni mnie jako waszego narzędzia. W zamian za to pomagajcie mi, drugiego takiego fajnego narzędzia, jak ja, nie będziecie mieli. I Rosjanie rozważali w Polsce różne opcje, mieli różnych kandydatów na namiestników Kremla. A kto był kontrkandydatem? Andrzej Leper, który chodził i krzyczał, że Stany Zjednoczone są wampirem niesytym krwi. Tak, a Białoruś jest modelem, prawda? Tak, tak, tak. Ale i właśnie dlatego Kaczyński zniszczył Lepera, kiedy doszedł do władzy po raz pierwszy. To jest opisywane właśnie w Wielkich Łowach Kaczyńskiego. Słynna afera gruntowa była po to, żeby Kaczyński pozbył się rywala. Czyli to była taka wojna o względy Kremla, którą Kaczyński wygrał. Powodów nieodkrytych, więc zacznijmy może od takiego ogólnego pytania. Jednak będziemy mieli komisję do spraw rosyjskich wpływów. Powiedzmy, że nagle w imię pluralizmu zostajesz doradcą takiej komisji i masz zrobić listę 5 osób, które należałoby szczególnie mocno prześwietlić. No, zacznijmy od tego, że z tą komisją współpracować nie będę, bo ona jest zupełnie bezprawna. Natomiast gdyby powstała prawdziwa, porządna komisja śledcza, to bardzo chętnie bym z nią współpracował. Współpracowałem z zespołem parlamentarnym do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa, powołanym przez opozycję, który jest jakby takim, można powiedzieć, zalążkiem przyszłej komisji śledczej i gdzie są rzetelnie te rosyjskie powiązania badane. I gdyby taka komisja powstała, to przed nią powinni stanąć tak.
Antoni Macierewicz ze względu na niezliczone związki z Rosją. Mateusz Morawiecki z tego samego powodu. Jarosław Kaczyński oczywiście, nie zapominajmy o człowieku, który zaczął swoją karierę w wolnej Polsce od tego, że przez kilkanaście miesięcy pił wódkę i rozmawiał z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatolijem Wasinem, a potem nagle komuniści, także powiązani z KGB, zaczęli mu dostarczać pieniądze, dzięki którym zbudował swoje imperium, fundacji, spółek. I to są fakty, które no, jakoś nie trafiły dotąd do wyborców PiS-u. Akurat jeśli chodzi o Wasina i jego spotkania przy alkoholu, co podkreślasz, zresztą słusznie, to jedna kwestia, no ale też tam się nie zgadzały daty, bo powiedzmy o tym, bo to jest istotne i dla wielu pewnie naszych widzów nowe odkrycie, chociaż publikowałeś o nim artykuł też na czołowej, na jedynce Newsweeka, na okładce, czyli odkryłeś, że nagle po latach Jarosław Kaczyński w książce, w wywiadzie Rzece autoryzowanym przypomniał sobie, że kiedyś takim sobie pracownikiem ambasady się spotykał. Sowieckiej ambasady. No i przypomnijmy to tylko, bo jakby to jest do dzisiaj w żaden sposób niewyjaśnione i też wersja Kaczyńskiego jest kwestionowana. Chodzi o kluczowy moment w historii Polski, czyli przejęcie władzy od komunistów i rozliczenie Rosjan. Przecież wtedy jeszcze mieliśmy bazy rosyjskie i wojsko ruskie w Polsce. Tak, to w książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego jest opisane. Kaczyński twierdzi, że zaczął się zadawać z Wasinem dlatego, bo Lech Wałęsa prosił go o zorganizowanie mu wizyty w Moskwie. I tylko dlatego, Kaczyński tak twierdzi, poszedłem do sowieckiej ambasady i zacząłem się spotykać z Wasinem. Zresztą nie w ambasadzie, tylko w prywatnym mieszkaniu szpiega, gdzie na pewno były kable, kamery, podsłuchy, gdzie Kaczyński zapewne świadomie, bo nie był głupi, wiedział, jak funkcjonują służby specjalne, no dostarczył Rosjanom pewną liczbę kompromitujących materiałów na samego siebie, czyli niejako dał im taki posag, taką rękojmię, że będzie lojalny wobec Rosjan, skoro im sam na siebie dał materiały kompromitujące, haki. I Kaczyński twierdzi, że Wałęsa go posłał do sowieckiej ambasady, żeby zorganizować mu taką wizytę, ale przyznaje też, że zaczął się spotykać z Wasinem w lecie 89 roku, a wtedy Wałęsa Kaczyńskiemu takich rzeczy nie zlecał, no bo wtedy Wałęsa nie był prezydentem, był szefem Solidarności, a Kaczyński w kierownictwie Solidarności nie odpowiadał za kontakty zagraniczne. Co ciekawe, sam Wałęsa później, zapytany przez dziennikarza Jacka Nizinkiewicza o te spotkania, powiedział, ja pozwoliłem Kaczyńskiemu raz się spotkać z tym sowieckim szpiegiem. Natomiast on mi nie powiedział, że on się z nim zaczął spotykać regularnie i dostawał od niego różne informacje. No oczywiście, jeśli szpieg daje komuś informacje, to w zamian za coś, to jest oczywiste. Ciekawe, czy tutaj tylko handel informacjami odchodził, czy też jeszcze jakaś inna wymiana. Najbardziej istotne jest to, że Kaczyński w swojej książce z To może ja sobie w tej chwili udzielę głos. Chciałem również zgłosić do prac komisji propozycję, aby komisja zajęła się co najmniej dwoma sprawami, które chciałem zgłosić. Jedna to jest sprowadzanie gazu płynnego LPG z Rosji już po agresji Rosji na Ukrainę w kwietniu 2022 roku. Senat wniósł poprawkę do tak zwanej ustawy sankcyjnej zakładającą objęcie zakazem importu i tranzytu gazu płynnego LPG z Rosji i Białorusi. Jednakże większość sejmowa, którą kontroluje Prawo i Sprawiedliwość, odrzuciła tę poprawkę. Wicepremier Jacek Sasin w publicznych wystąpieniach dodawał, że od importu gazu LPG z Rosji odejdziemy do końca 2022 roku. Niestety gaz nadal jest sprowadzany i nie jest objęty sankcjami, a wielkość importu LPG z Rosji w 2022 roku wzrosła dwukrotnie względem roku poprzedniego. Ta kwestia oczywiście domaga się wyjaśnienia, jest bulwersująca, tym bardziej, że bardzo
wiele osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością zaangażowanych jest w różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z importem LPG do Polski. Między innymi tą sprawą zajmuje się polsko-rosyjska spółka Transgaz, nie objęta żadnymi sankcjami. Jednym z dwóch właścicieli tej spółki jest spółka PKP Cargo Connect. I tu się pojawiają nazwiska osób związane z obozem władzy. Drugim współwłaścicielem spółki Transgaz jest rosyjska spółka Polski Gaz, formalnie zarejestrowana w Wiedniu i należąca do Olgi Gołdakowskiej, żony oligarchy Jakowa Gołdowskiego, który jest udziałowcem przyznającym się do kontaktów i współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. Kolejną sprawą, którą chciałbym, aby komisja zajęła się w najbliższej przyszłości lub organy państwa wtedy, kiedy w Polsce nastąpią rządy prawa, to jest działalność podkomisji smoleńskiej. W 2016 roku ekspertem polskiej podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego podsmoleńskiej, powołanej przez ministra obrony narodowego Antoniego Macierewicza, przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego został niejaki Andrzej Iłarionow. W latach 2000-2005 był on doradcą prezydenta Rosji Władimira Putina. A Iłarionow pracował dla amerykańskiego libertańskiego think tanku głoszącego hasła izolacjonistyczne w odniesieniu do USA oraz zanim doszło do napaści Rosji na Ukrainę, potrzebę zniesienia sankcji na Rosję. Iłarionow w Ukrainie został uznany za rosyjskiego agenta wpływu i kreta Kremla. Działalność Iłarionowa w podkomisji smoleńskiej nigdy nie została wyjaśniona i jest utrzymywana przez Prawo i Sprawiedliwość w tajemnicy. Należy mieć na uwadze, że prace podkomisji, jak i cała sprawa katastrofy smoleńskiej trwale podzieliła polskie społeczeństwo. Katastrofa stanowi swoisty fundament, na którym PiS zbudował swoją obecną konstrukcję polityczną opartą na teorii konfliktu. Bardzo ważną publikację w tej sprawie wydał i napisał redaktor Grzegorz Rzeczkowski. Katastrofa posmoleńska. Kto rozbił Polskę? Jest pytanie, kto miał interes w tym, żeby rozbić polską wspólnotę narodową? I chciałem zgłosić jeszcze kolejną ważną sprawę. No jest dla mnie szczególnie ważna, bo jestem z Pomorza, a rzecz dotyczy sprzedaży udziałów rafinerii gdańskiej firmie, między innymi firmie Saudi Aramco. Dokonana przez PKN Orlen w ramach fuzji z Lotosem transakcja sprzedaży 30% udziałów rafinerii gdańskiej w firmie Saudi Aramco z uwagi na jej charakter wzbudziła ogromne kontrowersje i była przedmiotem wielu dociekań i analiz prawniczych. W drugiej części komisji będziemy wysłuchiwać profesora Siemiątkowskiego, który przygotował w tej sprawie istotną ekspertyzę. Proszę Państwa, ta sprawa domaga się wyjaśnienia, ponieważ Saudi Aramco to podmiot pozostający w 100% poza kontrolą rządu saudyjskiego, znajdujący się pod kontrolą rządu saudyjskiego. To jest nie tylko sojusznika Rosji, ale też sprzymierzeńca Federacji Rosyjskiej. Najnowsze wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz politycznych Federacji Rosyjskiej i Królestwa Arabii Saudyjskiej, na przykład w sprawie ograniczenia wydobycia ropy do końca roku, wyraźnie wskazują na zacieśnianie stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy tymi państwami, bez względu na inwazję na Ukrainę. Wskutek transakcji Polska wyzbyła się kontroli nad infrastrukturą krytyczną w rafinerii gdańskiej. Na marginesie trzeba dodać, że to najnowocześniejsza infrastruktura przerobu ropy naftowej nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy, w którą w ostatnim okresie zainwestowano ponad 10 miliardów złotych. Sprzedano na rzecz Saudi Aramco podmiotu zacieśniającego współpracę z Rosją. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie jeszcze zająć 10 minut. Poproszę o uruchomienie następnej prezentacji, ponieważ ze względu na to, co widzieliśmy wczoraj. Widzieliśmy rzecz niezwykłą. W sytuacji, w której bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej jest zagrożone przez wojnę w Ukrainie, przez hybrydowe ataki ze wschodu,
Dwaj dowódcy naszych sił zbrojnych złożyli dymisję. Poproszę o uruchomienie tej drugiej prezentacji. I wszystkie źródła, i medialne, i poufne, mówią, że ta dymisja była protestem przeciwko arogancji władzy, przeciwko kłamstwom władzy, a przede wszystkim przeciwko rosnącym wpływom generała Wiesława Kukuły. To fragment artykułu Gazety Wyborczej na ten temat. Generała Kukuły, który właśnie został szefem sztabu generalnego. Generał Kukuła to pupil i protegowany Antoniego Macierewicza, którego związki z Rosją i prorosyjska polityka są już powszechnie znane. I generał Kukuła w 2016 roku wpuścił do jednostki wojskowej komandosów w Lublińcu jawnego agenta Rosji Andrzeja Zapałowskiego. Pozwolił mu szkolić polskich komandosów. Andrzej Zapałowski to współpracownik Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Andrzej Zapałowski to również człowiek, który na samym początku inwazji Putina na Ukrainę wezwał publicznie nacjonalistów z Podkarpacia do pogromu. Wezwał ich, żeby przybyli do Przemyśla i zaczęli bić uchodźców z Ukrainy. Posłużył tu się takim rasistowskim pretekstem, że wśród tych uchodźców są też ludzie o ciemniejszym kolorze skóry i do pogromu doszło. Niestety zhańbił Polskę, ponieważ doprowadził do tego, że bandyci, antyzachodni i antydemokratyczni bandyci napadali na przerażonych uchodźców, którzy chcieli znaleźć w Polsce schronienie. Za czasów generała Kukuły, kiedy dowodził wojskami obrony terytorialnej, ujawniono również, że planowano przeznaczyć żołnierzy tej formacji do tego, aby szpiegowali cywilnych obywateli, swoich sąsiadów. Porównywano ich wtedy do komunistycznej formacji ORMO, która też robiła takie rzeczy. Generał Kukuła bardzo przeciwko temu porównaniu protestował, no ale jeżeli jego własny podwładny pułkownik Kocanowski ujawnił, że oni mieli tak jak ORMO szpiegować sąsiadów, to to porównanie jest jak najbardziej uprawnione. I niezwykła rzecz, generał Kukuła jest bardzo często cytowany przez rosyjskie media jako autorytet, jako poważny ekspert, jako człowiek, który obserwuje dokonania rosyjskiej armii i się na nich wzoruje. Tutaj czytamy, że generał, to są właśnie nagłówki rosyjskich mediów, czytamy tutaj, że generał Kukuła mówi, że rosyjska operacja na Ukrainie, rosyjska operacja wojskowa, bo tak Rosjanie nazywają ten najazd, rosyjska operacja wojskowa w Ukrainie rozwiała liczne mity, mnogie mify, czyli liczne mity. I w rosyjskich mediach czytamy też, że Wiesław Kukuła miał wzorować szkolenie żołnierzy polskich wojsk obrony terytorialnej na specnazie, specnaz, czyli siły specjalne, zbrojne siły specjalne Rosji, często niezwiązane nawet z armią, bo tu mowa jest o jednostkach, które podlegają, które mogą podlegać też służbom specjalnym. I tutaj rosyjskie media też z wielką radością, sama agencja TASS zacytowała generała Kukułę, kiedy generał Kukuła w rozmowie z amerykańskim portalem zaczął dyskredytować natowskie firmy zbrojeniowe. Zaczął mówić, że natowskie firmy zbrojeniowe dają polskiej armii przestarzały sprzęt, który zaraz będzie do niczego. No i oczywiście z wielką radością kremlowska agencja TASS to zacytowała. Generał Kukuła został mianowany, gdy powierzono mu obowiązki tego, który ma ewakuować Polaków z Izraela, natychmiast rosyjskie media o tym poinformowały.
a gdy został szefem sztabu generalnego, też natychmiast rosyjskie media o tym poinformowały, włącznie z agencją RIA Novosti, która jest jedną z najważniejszych kremlowskich agencji propagandowych. No, jakby trudno się tutaj nie zdziwić i nie zadać pytania, dlaczego propaganda Kremla tak usilnie lansuje generała Kukułę przy każdej okazji. Dziękuję, panie redaktorze. Tą sprawę już pozostawiam bez pytań. Niech te pytania padną w przestrzeni publicznej i niech są przedmiotem zainteresowania właściwych organów państwa. Mam nadzieję, że obecność mediów w tym pomoże. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu senatorom. Nazywanie przez kogokolwiek z PiS, kogokolwiek ruską onucą w sytuacji, kiedy premier Mateusz Morawiecki, jak dziś wiemy, spotkał się ze zwolennikami Putina w przeddzień agresji Rosji na Ukrainę, o której wiedział, czy jeżeli to nie jest bycie ruską onucą, to nie wiem, co nią jest. Oczywiście to jest sarkazm. Trzeba teraz zaznaczać sarkazm. Chcę powiedzieć, że w mojej opinii Prawo i Sprawiedliwość od teraz do końca świata straciło prawo moralne, publicystyczne, jakiekolwiek, nazywanie kogokolwiek ruską onucą. Trzymając Macierewicza, co do którego wszystkie światowe media, oprócz polskich, co ciekawe, postawiły pytanie, czy jest rosyjskim agentem, ponieważ rozbroił polski wywiad. No, u nas zniszczył kontrwywiad, zniszczył wojsko i poczynił szkody, których nie odrobimy, jak mówią specjaliści od wywiadu, przez 40 lat. Ponieważ całkowicie straciliśmy wiarygodność jako sojusznik NATO, któremu można bezpiecznie przekazać jakiekolwiek dokumenty, który wiemy, co wyprawia w sytuacji smoleńskiej. Prawo i Sprawiedliwość, które przyjmuje szereg ustaw podobnych do ustaw przyjętych w Rosji, które wycofuje nas z konwencji praw człowieka, co zrobiła Rosja, które, będę to powtarzać, przyjęło ustawę o szpiegostwie, bliźniaczą do tej, która przyjęła Rosja i jeszcze ją udoskonaliła rok temu, na podstawie której teraz w Rosji praktycznie jak obliczono, jeden proces o szpiegostwo, oczywiście wobec dziennikarzy i obywateli się odbywa i ludzi z resztek NGO-sów. Prawo i Sprawiedliwość, które pobiło rekordy w imporcie gazu z Rosji, zarzucając oczywiście równocześnie Platformie, że nie chciała nas uniezależnić od gazu z Rosji, podczas kiedy właśnie Platforma to chciała zrobić i chciała kupować gaz nie od Rosji. Prawo i Sprawiedliwość kupuje go więcej niż kiedykolwiek. Ja bardzo przepraszam, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi o kimkolwiek, że jest ruską onucą, no to ja myślę, że powinniśmy głośno o tym mówić, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma takiego prawa, bo to jest kompletnie niezgodne z faktami. Drodzy i szanowni towarzysze. Szanowni państwo. Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży, przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej, jest politycznym szalbierstwem. Ojkofobia. Pani Holland daje jej wyraz zarówno w tym filmie, który ma charakter po prostu haniebny, i odrażająco obrzydliwym. Jest naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii i nie mając powodu do jej wypaczania, wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw, a nie zaś umacniać je i rozjątrzać. Nienawiść do własnej ojczyzny, która jest charakterystyczna dla wielu osób z tego środowiska, jest czymś, co trzeba potępić i to naprawdę z całą siłą. Jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni, byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych, byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym. Gdy kto się nie ustosunkuje do tego wszystkiego, nie potępi tego wszystkiego, znajduje się po tej jednej wyraźnej stronie. To jest strona antypolska, skrajnie antypolska. Zjednoczone są w pełni świadome, że jeżeli upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to
będzie zagrożenie, iż dojdzie do wojny światowej.